Witam w kolejnym odcinku, że Assassin's Creed Revelation. Teraz sobie kontynuujemy, co było w poprzednim odcinku. Co dziś tu biegniemy i co walczymy. PPM parujemy. Aż się bronimy. Przytrzymaj PPM, naciśnij PPM, gdy swój przeciwnik uderzy, aby wykonać kontra. O, właśnie zalachnę i nauczymy dobrze walczyć. O. Jeszcze tutaj tego, o, fajnie zabity. I biegniemy dalej. Okej, mam biec za tym cieniem, a ja biegnę przed nim. Czekaj, wyglądaj z windy, przytrzymaj PPM i wyglądaj ruch w jego stronę. Czy jest winda? O, chyba to jest to winda. Tu jest, wyrzucę nas do góry. Spacja i PPM, tu się wspinamy. PPM, tu się wspinamy szybciej. Trzymamy. Dobra. Jak wcisnę sobie Escape, to będą moje cele zadań. Jesteśmy tutaj, się wspinamy teraz. Do góry. A, tutaj w tą stronę będzie. Sobie. Przetygować. Dobrze, 6 cień, ale to pewnie tylko na początku jest. Tak to będzie za łatwo, że on będzie pokazywał wszystko, co... jak co zrobić. Dobra. Tylko wystarczy trzymać ciągle spację, PPM i w jaką stronę tego kierować. Okej, już jesteśmy gdzieś sobie wyżej. Jeszcze musimy iść wyżej. Teraz tutaj w bok. A i tutaj pewnie zaraz na górę. Nie tam! Aha, najpierw ja coś tam było, że je wcisnąć, to zlikwiduje cel z krawędzi, coś takiego. Bo tam był jakiś przeciwnik, jak coś tam nacisnę, to od razu jego atakuje, wbija się. Ciche zabójstwo. Tak zwane. Dobra, gdzie musimy to robić? Tutaj. I skaczemy. I mamy go. Zabijemy kolejnego. Teraz tu. Teraz tam. Na do góry. Gdzie on teraz? Znikł, ale już jest. Skaczemy, skaczemy do góry. Już chyba jesteśmy na samej górze, już wyżej chyba skakać nie będę. Raczej. Shift, żeby rozpocząć interakcję. Co, będzie skakał na dół? Nie, to zepchał. I skacze. I do wody gdzieś zamurkował sobie. Po co to się było spinać cały czas? Aha, wiem po co, żeby tutaj sobie dotrzeć. O, teraz kontrę zrobiłem i coś tam... Mam pełna synchronizacja nieudana, coś tam nie wiem dlaczego. Teraz musimy iść sobie tam. Nie, 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 tutaj nie. Gdzie to będzie? Gdzieś tam musimy iść. Tutaj sobie lecimy. Ej, pomyliłem się. A żeby biec na maksymalnym speedzie, to trzeba trzymać spację i PPM. Śmierć z powierzchni, aby skupić się na co nas nie nasi PPM, aby zanać śmierć z powietrza. Mam wszystkie rano, wciskam F i co? Zespisałem PPM, LPM i zeskoczył go zabił. I co, podejść? Mogę go od tyłu zabić? Chyba tak po cichu. Jeszcze dwa cele muszę wyeliminować. Najpierw zajmiemy się tym celem.
Tamtego musimy ziomka chyba zostawić. Ten mnie widział, patrzył się na mnie i nic. Idziemy powoli sobie, żeby jak coś... Może właśnie za głośno się odwrócą czy coś. Dobra, zabici. Shift, porozmawiamy sobie z tym. I co dalej? Aha, nie mogę escape wcisnąć, pominąć. Dobra, zaraz właśnie my się dowiemy, co dalej będziemy musieli robić. Jeszcze pogadają na... Not made much progress. I have not made a dent. This stone is Zachowaj, jak to będą sceny, kiedy ja po prostu nic nie będę mówił. Posłuchajcie sobie tych scenek, co oni tam gadają, pooglądajcie. Ja będę cicho w tych momentach. Do you mean gemstones? There are keyholes here. Where are the keys? These Templars found one beneath the Ottoman Sultan's palace. As for the others, I suppose the little book will tell them. What book? A journal of some kind. That ugly captain, he carries it with him wherever he goes. Go home. Find work with honest men. Oh, I would love to leave this place, but this... Muszę krótkie cięcie zrobić. No dobra. Coś tutaj piszę, coś tam piszę. Coś tam musimy iść, coś tam odszukać, jakiegoś dokumentu czy coś takiego. Już sobie idziemy. Tylko najpierw niech nam się wczyta. Tam gdzieś musimy iść. PPM i spacja i biegniemy szybciutko na speedzie. Ta interakcja poprzez wciśnięcie klawisza shift. Gdzie tam się wspina? Gdzie teraz tutaj? The assassin must not get his hands on that book. A te miejsce pamiętam. W innych częściach Assassina też było to samo miejsce chyba. Tak mi się zdaje. W pierwszej części też chyba to było, bo w pierwszej części, tylko w pierwszą część grałem, jak mówiłem w pierwszym odcinku. Pojedziemy tutaj. Pokonać się, czy co? Bo to... Wyciągnij ten miecz, niech atakuje. Wypełnij mi shift. A ja nie mam żadnego miecza, ani nic. No a tak, wciskam, co? Mnie zaraz zabiją. Mnie... Nie, co? Niby tam jakby miecz miał schowany. Nie miał go wyciągnąć. I zaraz mnie oni zabiją. Dlaczego on może nie skomplikowała, no? Jestem zdziwiony. Coś tam E było. Coś tam pisze na tym. Dlaczego on tego miecza nie wyciąga? Shift i PPM chyba było, jak mnie złapią, tak? Ja chyba go nawet trzymałem. Aha, teraz wciśnę z tego takiego nożyka tam atakuje. Swojego. Shift. Kontrachwyt. Shift, naciskam cały czas i co, tu nie działa. Podejść do niego, nie wiem, wcisnę i co, nie atakuje. Nie wiem, LPM. Nawala z tego nożyka czy coś, ja już sam nie wiem jak to jest. Podejdę, shifta. Łapiemy go. Shift, rzut. Jeszcze raz. Shift. S, główki. Spacja kolanem. A on jest zabity. Shift, podniesienie, przeszukanie. Ja chciałem przeszukać, a nie podnieść. A, shift podniesienie broni. O, dobra, teraz będę miał broń. Dobra. A, miałem chyba na górę biec. Jeszcze raz, biegniemy. A ja mam tam taką swoją tą broń. Ja nie wiem jak ją wyciągnąć. A,
tutaj po drabince musimy iść. Gdzie tutaj dalej? Chyba tędy. I znowu z łapy nawala idzie. Dlaczego nie wyciągnie tej broni? Bo na przykład jedynką się wyciąga. Mogę iść. Nie wiem, ja sam. Które spacie w kieszeni, czy kopię go, kopię, coś tam jest. No zaraz mnie zabiją. Przecież podnosiłem od tamtych broń, to powinienem mieć. A, nic mi nie wychodzi. Szybko zejść na dół, może od tamtych jeszcze raz broń się. O, się zabiłem. Prawie. Jakiś tam ku. A, tutaj mam miecz. O. No. Tutaj lekarstwo. Coś tam było, że coś tam przypisać, coś do czegoś. Nie wiem, jak zrobić, żeby sobie uzupełnić te życie. Chwila. Jeszcze raz, ku. Bo tutaj coś mam taką. A tu były przypisane jakieś numery. Nie. 4. 5. Daję coś tam. Jeden tu mam miecz teraz. No to dobra, okej. Aha, już mam tego 0. No to dobra, idziemy i z mieczem teraz na górę. Teraz z mieczem, no to elegancko. A ten bity. On mnie nie widzi, to wtedy z tyłu się jednym ciosem ich zabija. Nie widzę. A ich już tutaj nie ma? Nie wiem. A skoro nie ma, to spoko. Gdzie mam iść teraz? Muszę na górę gdzieś wspiąć? Chyba tam chyba. No, to jest takie te beczki, to jest okno. Chodzimy sobie do góry. Jeszcze wyżej. Dobra, jesteśmy już na górze, teraz tu. Dobra, jesteśmy na górze. Podczas spadania, żeby otworzyć spadochron. No jak... aha, shift. Nie tak ma być, bo mam sam zeskoczyć. Dlaczego on nie skacze? A? Mamy spadochron, tam musimy lecieć. Jednak nie będę widać dowolnego strażnika na dole. Teraz musimy tam do nich dolecieć. Żeby się na budynku nie zatrzymać. Nie. Dobra. A musimy śledzić ich, tak? Coś tam pisało. A więc ich sobie śledzimy. Nie atakujemy. I biegnij tam do góry, na budynek. Tutaj sobie zeskoczę. Tu. Ile oni tam są, musimy ich śledzić. A jakoś tam powoli, żeby mnie zauważyli. Żeby nie mogli biec. Coś tam pisze templariusze wiosny, nie wiem, o co chodzi.
biegniemy na budynek. No coś tu jest? Dear pobre Slamo! None of you leave until the assassin is dead! Do you understand? Aha, się, nie mogą opuścić tego miejsca, póki assassin żyje, to muszą mnie zabić. Co mnie zabić? No właśnie ich zabija i goni te. Dorcy, jakieś tam synchronizacje, coś tam jest. Jakiś samouczek. Jeszcze zrobimy ten samouczek i zakończymy sobie ten odcinek. Zabijanie ładunku, datyczny, coś tam. Rzut ładunkiem. I zabiło go to, czy nie? Aha, tam jest taki celowniczek. Dobra, tak oj, zabijemy. Giną oni czy nie giną? Dobra, jednego mam z głowy, drugiego też. Dobra, rozpocząć się za 3 sekundy. Niech mam. 3 raz. Jeszcze użyję ładunków zaśpiennych do zabijania ładunków taktycznych do wyzwania i ładunków dywersyjnych do odwrócenia uwagi przeciwników. Siedem cele. Wybaw strażnika, obezwładnić strażnika, zabić strażnika. Muszę go obezwładnić. Oj, teraz jest obezwładniony, co? Bo nie trafiła. A jeszcze raz do tyłu. Chwila, uciekać stąd. On spidzie. Obezwładniłem go, czy nie? O, teraz jest tamten obezwładniony. Był, znaczy. Jak jest obezwładniony, wtedy mam go zabić. Escape, powrót do gry. Coś, nie wiem. Co będę grał? Jest samouczka czy co? A na czym jakiś samouczek? Dobra. Ale to już chyba wykonam w kolejnym odcinku. Dalej wszystko. Chyba na tym zakończę ten odcinek. Albo nie, jeszcze chwilę. Do punktu kontrolnego przecież muszę. A się tarzamy tutaj. Będzie punkt kontrolny i będę kończył na tym ten odcinek. Jeszcze chwilkę. Ma się fajnie czołga. W kamieniach po wszystkim. No, czyli na pewno. Tam już... Aha, przecież się za innej do przodu. Cały czas idziemy do przodu. Coraz bliżej jestem. Żeby lina nie pewnie. Już jestem przy tym. Już jak ten napęd nie, to i tak już nie spadnę. Cały czas trzymam W i on idzie cały czas tam do przodu. Aż dojdzie do tego wozu. Życia nie mam. Aha, to już chyba teraz rozumiem. Ja musiałem się poruszać po prostu. Ja myślałem, że podczas tego nie mogę się poruszać jak jest. No i dlaczego teraz mi życie to zabrało? Chyba jakieś na krzaki chwilę. Podczas się spinania tak do przodu przed na tą linę, to pisał coś, że nie mogę się chyba poruszać. I co? Nie, jeszcze nie zabiło mnie, nie zabiło mnie. Spinam się do przodu. Nic, prawie że nie widzę. O, nie ominąłem tego. Kolejnego nie ominąłem. I co teraz? Nie wiem, nie wiem. Ach, już chyba wszedł na ten wóz. Okej. Okay. Się bliżej sobie będą skakać. A ten ucieka sobie. Zasi nie spadł.
O, jest na wózku już. Na tym wózku. A ty? Na wozie, no. Zaraz tego zabiję. No, ty. Na tym wozie jestem. Pewnie zaraz będzie skakał tam, czy coś? Jest punkt kontrolny, ale tu jeszcze chwilę sobie zabrałem. Odbieracie zamiast. Mam ten wóz zniszczyć, czy co? Pozbądź się ten klawiusz. Mam zniszczyć to. No, jak walę, to on zniszczy jego powóz. Już ma jego powóz mało wytrzymałości. Jeszcze kilka razy mamy. Będzie koniec. A punkt kontrolny. Gdzie ten w ogóle przeciwnik jest? Tu. Ja już mam tam mało wytrzymałości. Co, on mi rozwali ten wóz? Mój? Powóz? Ups, jeszcze raz, dobra. Spróbujmy sobie jeszcze raz. A teraz od razu ten teren full wytrzymałości, to będzie lepiej. Teraz tym kapitanem. Jeszcze raz go tam trzepnąć. On ma chyba taki lepszy wóz, wytrzymały bardziej. On życia zabiera, wytrzymałości znaczy się. Jak? O, ja zaraz będę rozwalony. Patrzyłem też wcześniej na początku pisało, że im szybciej jadę, tym więcej mu zabieram tego. Życia, no jak mam szybciej jechać, jak ja cały czas mam wóz. Nie, chyba że jeszcze PPM będę trzymał, spację. Może coś szybciej będzie, nie wiem, spróbujemy sobie teraz. Ale wątpię raczej. Nie wiem, czy mam spację i PPM. Ja walłem i mój się wóz zniszczył. Jeszcze raz. Próbujemy działać. No cały czas mój się niszczy. Coś tam jego, ile pół kreseczki mu odleciało. No, to ja zrobię cięcie, spróbuję to przejść jakoś. I dopiero dalej, znowu nagrywanie. Okej, już prawie go rozwaliłem. Wiecie, jaki sposób miałem na niego? Po prostu jak takie tam były takie jakieś kamienie, dziury, coś na drodze, to właśnie to mi najwięcej zabierało wytrzymałości mojego tego powozu. A tak on mi aż dużo nie zabierał. Na początku nie wiedziałem o tym. Nie domyśliłem się. A teraz jak już mniej więcej zrozumiałem, o co chodzi, to sobie go pokonałem. Czymś rzucają we mnie. A zaraz gdzieś tam polecą. Ale połóż się rozwalił. Co tu dalej? Będzie punkt kontrolny? No, jest punkt kontrolny, więc na tym kończę ten odcinek. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam, cześć.